Witam Państwa i zapraszam na rozmowy odważne i poważne. Zgodziła nam się udzielić wywiadu pani Renata Gołubowicz, żona zatrzymanego kilka dni temu byłego prezydenta Zabrze, pana Jerzego Gołubowicza. Specjalnie dla Zabrze TV pani Renata Gołubowicz, która przedstawia całą sprawę z własnej strony. Pani Renato, kiedy to wszystko się zaczęło? Czy w kilka dni zaledwie po znalezieniu zwłok pana Frydrychowskiego? Zaczęło się 3 września 2008 roku, kiedy rano po godzinie 6 na teren naszego domu weszła ekipa policji z Będzina, dokonała przeszukania całego domu, samochodu, który później zresztą został zabrany do Będzina na szczegółowe oględziny. Zabrano mężowi komputery służbowy, prywatny, zabrano moje narzędzie ogrodnicze, taśmy klejące, męża spodnie, no i nas do Będzina na przesłuchanie. Mnie powiedziano, że jestem jako świadek, mąż jako podejrzany. Pani Regino, ale tamto, pani Renato, ale tamto przesłuchanie zakończyło się no, dla Państwa w miarę dobrze, bo sprawy wyglądały tak, że całe śledztwo zostanie umorzone. Mąż został po przesłuchaniu, po 48 godzinach pobytu w Będzinie, wypuszczony, przyjechał samochodem. Był bardzo, bardzo taki dobrze, no powiedziałabym w dobrym humorze, bo powiedział, no nie może być żadnych problemów, bo przecież skąd? Pani Renato... Do tego czasu myśleliśmy, że po prostu sprawa została wyjaśniona, a my będziemy mogli dalej normalnie żyć. I kilka dni temu zaczął się koszmar. Koszmar to jest mało powiedziane. 18, czyli w ubiegły czwartek o godzinie 8:10, może było troszkę mniej, mąż wychodził do pracy. Ja byłam w łazience i nagle psy zaczęły szczekać. Wyszłam, żeby zobaczyć dlaczego. I zobaczyłam widok, którego nie zapomnę do końca życia. Myślałam, że mężowi coś się dzieje, że po prostu zasłabł, że jakieś chorobowe rzeczy. Mężczyzn podtrzymujący go w taki sposób właśnie, jakby miał zaraz się przewrócić. Wybiegłam na dwór i pytając, co się dzieje. Pani mąż zostaje zatrzymany pod zarzutem zamordowania pana Frydrychowskiego. Ja mówię, jak to możliwe? Przecież myśmy już przez ten horror przeszli. Dlaczego znowu? Proszę do domu, idziemy i już. I do tej pory pani nie wie, gdzie jest przetrzymywany mąż? Otóż ja osobiście, ja i moje córki, jako najbliższa rodzina do dnia dzisiejszego nie dowiedziałyśmy się oficjalnie, co się z mężem dzieje, gdzie jest, bo powinnyśmy chyba dostać jakąś informację. Dowiedziałam się z prasy i dzięki temu, że moja starsza córka powiedziała, że żeby się miała zadłużyć do końca życia, wynajęła adwokata. Dzięki adwokatowi wiem, gdzie jest mój mąż i że jest w porządku, że żyje. Żyje, jak się czuje, nie wie pani. On twierdzi, że dobrze, ale jak można się dobrze czuć? W każdym razie powiedział krótko, że czuje się, jakby uczestniczył w procesie Kafki. Proszę powiedzieć, pani Renato, pani w to oczywiście, jak i rodzina, nie wierzy w te zarzuty stawiane mężowi. Jak pani to wszystko ocenia? Znaczy, ja nie jest trudno to ocenić. Ja nie wierzę, nie wierzy wiele osób, którym jestem wdzięczna za to, że mnie wspierają, bo ja od 2 dni odczuwam taką bardzo pozytywną energię, która do mnie przychodzi. Dzięki temu może wyszłam z tego najgorszego i mam jakieś światełko nadziei w tym wszystkim, że wszystko się dobrze skończy i że będziemy mogli nienormalnie, ale żyć. Pani Renato, są takie wątki, że mąż był uzależniony od hazardu. Czy to prawda? Proszę panią, gdyby mój mąż był uzależniony od hazardu, ja przypuszczam, że w tym domu nie byłoby jednego mebla. W tym domu by nie było jednego żyrandola. No niczego by nie było. Osoba uzależniona, to jest moja opinia, być może ja się mylę,
ale osoba uzależniona od hazardu nie poprzestaje tylko na, powiedzmy, pożyczaniu pieniędzy i w jakichś koszmarnych ilościach, ale zaczyna też wynosić z domu. Mój mąż nigdy niczego nie wynosił z domu. A po drugie, hazardzista nie gra w ciągu dnia, bo mój mąż pracował i to pracował ciężko. Hazardzista grywa wieczorami i nocami. Nie istniał taki moment, żebym ja nie wiedziała, gdzie on jest. Pani Renato, jak pani uważa, czy mąż mógłby się tak doskonale maskować, czy pani nie zauważyłaby, że uczestniczył w zbrodni? Ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam przy jego charakterze. Kiedy on nawet, powiem takie, nawet w domu, w każdym domu zdarzają się przecież jakieś tam tarcia. Mój mąż nigdy nie podnosił głosu, mój mąż nigdy ręki, broń Boże. U nas nie istniało coś takiego jak podnoszenie ręki na siebie, na dzieci, czy wyklinanie, tak jak to niektórzy potrafią. I nie wyobrażam sobie, żeby mąż, ojciec, dziadek zamordował kogoś, no z premedytacją, bo to wygląda na zaplanowane morderstwo. Przyszedł do domu, powiedział, cześć, przyszedłem, co mi jest na kolację? Ja sobie tego nie wyobrażam po prostu. Dla mnie to jest horror. Jak reagują córki? To znaczy, młodsza córka jest trochę słabsza psychicznie od starszej i ona zachowuje się po prostu tak jak człowiek, który przeżywa ciężki horror. Starsza jest bardziej energiczna, taka bardziej zorganizowana. No i w zasadzie pierwsze dni przetrwaliśmy dzięki niej, bo ona się wszystkim zajęła. Zabrano mi telefon, chciałam powiedzieć, że zabrano mi telefon, całą łączność ze światem. Telefon mi dała, adwokata, różne rzeczy załatwiała. Także, ale już, ja mówię, dzięki córkom, dzięki mojej siostrze, jakoś tak troszeczkę się wszystko zaczynało. Wspierają panią ludzie konkretnie? Tak, muszę przyznać, że to jest wzruszające, że ludzie dzwonią, popierają, trzymaj się. My nie wierzymy w to absolutnie, że on to mógł zrobić. A jak zachowują się, pani Renato, najbliżsi współpracownicy męża, czyli zastępcy jego, panowie, którzy z nim współpracowali? Właśnie dzwoni. To znaczy, generalnie pan Cupiał był zaraz, jak tylko prasa opisała całą sprawę. Dzisiaj, ponieważ ja oczywiście nie znali mojego numeru telefonu nowego, bo został zabrany i dopiero dowiedzieli się przez córkę, że mam inny numer, dzwonili, trzymaj się, jakby coś było potrzebne, o każdej porze dnia i nocy, dzwoń, pomożemy. Pani Renato, wierzy pani w niewinność męża? No, gdybym nie wierzyła w niewinność mojego męża, ja bym nigdy pani tu nie wpuściła. Ja bym siedziała pod stołem i płakała rzewnymi łzami. Bardzo dziękuję. Dziękuję.